Badania prenatalne są ogromnym osiągnięciem medycyny. Pozwalają na pomoc mamie i dziecku jeszcze przed jego narodzinami. Jednak, jak każde narzędzie, mogą zostać też użyte przeciw nowemu życiu. Dziś o kilku przykładach zawodności tych badań. Marcin Nowak, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Zapraszam na nowy odcinek projektu LIFE. Na początku podkreślę, że badania prenatalne są wielkim osiągnięciem medycyny. To gałąź wiedzy, która intensywnie się rozwija i coraz to zachwyca swoimi możliwościami. Lekarze są w stanie diagnozować i pomagać coraz młodszym pacjentom i dokonywać coraz to skomplikowanych operacji. Dr Tara Sandra Lee przez 10 lat kierowała laboratorium testów genetycznych badającym wrodzone wady serca u dzieci w Medical College of Wisconsin w USA. O sensie swojej pracy pisze tak. Rozwijają się potencjalne terapie farmakologiczne, a także terapie komórkowe i terapie genetyczne. Istnieją nawet dowody na to, że dzieci z zespołem Downa mogą pewnego dnia skorzystać z badań nad leczeniem prenatalnym, peptydami neuroprotekcyjnymi lub fluoksetyną, które mogą zapobiegać deficytom w nauce, korygować niepełnosprawność intelektualną, a nawet poprawiać wydajność poznawczą. Jednak przy całym zachwycie nad postępem nie można zapomnieć, że tutaj też zdarzają się pomyłki. Co więcej, same badania bywają wykorzystywane do eugenicznej selekcji. Dzieci podejrzewane o choroby są eliminowane. Tak działo się jeszcze niedawno w Polsce. Na Zachodzie niestety jest to normą. Dr Lee pisze dalej. Żaden test ani skan nie zawsze będą działać tak, jak powinny w 100% przypadków. Z własnego doświadczenia mówię, że test DNA nie jest w 100% dokładny za każdym razem. Nieprawidłowe raportowanie z powodu błędnych wyników, problemów technicznych i błędów laboratoryjnych, to jest fałszywe wyniki dodatnie, fałszywie ujemne, pomylone próbki czy błędne oznakowanie, są również możliwe. Pomijając nieetyczność eugeniki jako takiej, powstaje pytanie, a co jeśli wynik badania był błędny? Co jeśli dziecko, które zostało abortowane, okazało się być zdrowe? Kto poniesie konsekwencje tej pomyłki? W październiku ubiegłego roku pani Paulina usłyszała od swojej ginekolog, a później od lekarzy szpitala w Lubartowie, że jej ciąża obumarła i konieczna jest aborcja. Mówiono jej, że jest w 8 tygodniu ciąży, czym była zaskoczona, bo wiedziała, kiedy mogła zajść w ciążę. Przyniesiono jej nawet tabletkę poronną. Kobieta odmówiła, bowiem ze zleconych przez innego lekarza badań wynikało, że ciąża przebiega prawidłowo, a kobieta jest w 4 tygodniu ciąży. Mamy luty, a pani Paulina oczekuje szczęśliwie na narodziny swojego dziecka, a sprawę niewłaściwej diagnozy bada prokuratura. Podobna historia wydarzyła się w Wielkiej Brytanii w październiku ubiegłego roku. 27-letnia Hannah Cole zgłosiła się do szpitala w Bradford po tym, jak w 20 tygodniu ciąży odeszły jej wody, a w 22 tygodniu zaczęła krwawić. Po przyjęciu na oddział lekarze podczas rutynowego USG stwierdzili, że nie mogą wykryć akcji serca dziecka i że dziecko zmarło. Indukcję porodu zaplanowano na następny dzień. Hannah miała jednak przeczucie, że coś jest nie tak i że jej nienarodzony syn wciąż żyje. Tuż przed wywołaniem porodu zażądała wykonania jeszcze raz badania USG. Wtedy okazało się, że jej syn żyje. Słychać bicie jego serca. Mały Oakley urodził się przedwcześnie pod koniec października i radzi sobie znakomicie. Trzecia historia wydarzyła się w Irlandii w 2019 roku, tuż po wejściu w życie nowych przepisów aborcyjnych. Rebecca i Patrick oczekiwali narodzin swojego pierwszego dziecka. On chirurg ortopeda, ona pracownik w sektorze wyrobów medycznych. Rebecca miała 35 lat i stwierdziła, że może warto upewnić się, że wszystko jest w porządku. Dlatego wykonała test Harmonii. Wynik testu wskazywał na trisomię 18 chromosomu, czyli zespół Edwardsa. Lekarze powiedzieli rodzicom, że dziecko albo umrze w trakcie ciąży, albo w pierwszej dobie po porodzie. Aby potwierdzić diagnozę, kobieta przeszła badanie inwazyjne, biopsję kosmówki CVS i wstępne wyniki potwierdziły wyniki testu z krwi. Zespół Edwardsa. Rebece i Patrickowi powiedziano, że nie ma co czekać, bo wyniki badań jednoznacznie pokazują, że dziecko jest chore. Rodzice pozwolili zabić swojego synka Christophera 14 marca 2019 roku, w 16 tygodniu ciąży.
Kolejne badania wykazały jednak, że chłopczyk był zupełnie zdrowy, a nieprawidłowe komórki były tylko w obrębie łożyska. Nie umniejszając wagi badań prenatalnych, zawsze warto pamiętać, że niepomyślną diagnozę trzeba zweryfikować. Postęp w nauce, postęp w badaniach prenatalnych jest konieczny, ale jak każdy rozwój, dobry jest ten, który służy człowiekowi, to znaczy pomaga w podjęciu leczenia i przyjęcia dziecka takim, jakie jest. Zapraszam do subskrybowania kanału, śledzenia nas w mediach społecznościowych i zaglądania na stronę prolife.pl. Do zobaczenia.